Servus. W tej lekcji powiemy sobie, jak siege'ować tier 2, czyli towery tieru 2. I oczywiście na potrzeby tej lekcji zakładamy, że tier 1 już nie stoją. I na potrzeby naszych rozważań po kolei o różnych obiektywach troszeczkę sobie te tier 1 omijamy. Ale to dlatego, że one już były wcześniej. Dlatego, że tier 1 pada albo w wyniku rotacji, o czym mówiliśmy już, albo w wyniku Heralda, o czym też już mówiliśmy, albo w wyniku połączenia jednego i drugiego najczęściej, co też już mówiliśmy. No albo pierwsza tier 1 w grze najczęściej będzie padać w wyniku laning phase'u, a o laning phase'ie nie jest ten kurs. Także tier 1 zostawiamy sobie na boku. I co jeżeli tier 1 już są zniszczone i jak teraz w takiej sytuacji wziąć tier 2? No i tutaj mamy dwa najpopularniejsze ustawienia, jeżeli chodzi o makro. Jeżeli oglądaliście Competitive, prawdopodobnie słyszeliście te określenia. Jedno z nich to jest tak zwane 4-1, a drugie to jest 1-3-1. To są najczęstsze ustawienia, jeżeli chodzi o wzięcie tier 2, jak i również tier 3, ale na razie skupmy się na tier 2. I teraz, czym jest 4-1, a czym jest 1-3-1 i czym to się różni? 4-1 to jest tak naprawdę w najprostszej postaci, jakby to powiedzieć, to jest po prostu nic innego jak nazwa na granie pod dwie linie. Czyli jeżeli gramy dwoma liniami naraz, to jest 4-1. Natomiast jeżeli gramy trzema liniami naraz, to jest 1-3-1. Nazwy wzięło się od tego, że jeżeli gramy pod dwie linie, no to na sidelane mamy 4 osoby, a na midzie jedną, albo na odwrót częściej na sidelane mamy jedną osobę i na midzie 4. Granie pod dwie linie na dwa sajdy naraz ze skipnięciem mida nie występuje. Jest to coś bardzo dziwnego. Oczywiście raz na X gier taka sytuacja może zajść, że to jest ok, ale to nie jest traktowane jako poważne ustawienie makro, dlatego że wtedy przeciwnik za darmo bierze midwave, a ten, kto weźmie midwave, może uderzyć w jeden z sajdów i wtedy to przeciwnik doprowadza do sytuacji, gdzie ma 2-1 tak naprawdę. Więc jeżeli to on weźmie pierwsze midwave'a, no to może uderzyć też w jednego z sajdów, więc nie możemy skipować midwave'a, kiedy grać tylko sajdami dwoma naraz. Takie coś jest raczej niedostępne, więc w sytuacji konfiguracji 4-1, no albo mamy 1 na midzie, 4 na sajdzie, albo 1 na sajdzie i 4 na midzie. Chociaż to nazewnictwo nie jest do końca poprawne, ja nie przepadam za nim. Mówię wam o nim dlatego, że na pewno usłyszycie to wiele razy, jeżeli będziecie oglądać Competitive czy jakichś streamerów, więc żebyście wiedzieli, o co chodzi. Natomiast to nazewnictwo nie jest idealne, dlatego że troszeczkę nie jest prawdą, nawet bardzo nie jest prawdą to, że 4 osoby stoją na linii. Zazwyczaj raczej wygląda to w ten sposób, że na przykład jest 2, 2, 1, 0, 0. Po prostu to, ta nazwa 4-1 czy 1-4 nie uwzględnia tych ludzi, którzy stoją w enemy dżungli, w fogu i migrują między dwoma liniami. A oni są niesamowicie ważni, do czego zaraz przejdziemy. I tak samo może być to 1, 2, 2, 0, 0. Nie jestem fanem tej nazwy 4-1, ale dla uproszczenia będziemy się nią posługiwać. Natomiast co to jest 1-3-1? No to jest w najprostszej formie granie pod trzy linie, tak jak powiedzieliśmy. I wzięło się od tego, że mamy 1-3-1, czyli wtedy zajmujemy całą mapę i próbujemy grać na trzy linie. Oczywiście ta nazwa też nie jest idealna, ponieważ zazwyczaj nie jest tak, że trzy osoby siedzą na midzie, tylko na przykład jedna albo dwie. No i gdzieś jeszcze są osoby w dżungli. I w ten sposób mapa jest całkowicie rozciągnięta. Także ta nazwa 1-3-1 też nie jest idealna i też nie pokrywa wszystkich sytuacji. Ale znowu, prawdopodobnie bardzo często ją usłyszycie i dlatego będziemy sobie jej potocznie używać. Natomiast weźcie pod uwagę, że 1-4 to jest tak naprawdę 1-2-2. 0-0, bardziej adekwatnie. Tak więc powiedzieliśmy sobie, że 1-4 czy tam 4-1 to jest nic innego jak granie dwoma liniami, a 1-3-1 to jest granie na trzy linie. No to teraz warto zadać sobie pytanie, no a gdzie się podziało granie na jedną linię? No granie na jedną linię w zasadzie nie występuje. Oczywiście, jeżeli mamy gigantyczne tempo, to możemy sobie iść jedną linią i wziąć sobie ich, bez problemu. Jeżeli jesteśmy po wygranej walce i przeciwnik nie żyje, co też w sumie daje nam tempo, no bo on ma def timery zanim wyjdzie z bazy, więc to się łączy ze sobą, no to po wygranej walce, tak jak wspomnieliśmy, też możemy iść i też sobie weźmiemy nawet inhib jedną linią, nawet 3 miniony możemy mieć i tak w pewnym etapie gry weźmiemy to bez problemu. Tutaj wiadomo, że są sytuacje, gdzie możesz sobie po prostu iść jedną linią i brać te towery, czy inhibitory, czy nawet Nexus. No ale na jedną linię się generalnie nie gra. Dlaczego na jedną linię się nie gra? Bo to jest łatwe do odpuszowania dla przeciwnika. Troszkę częściej na jedną linię będziemy mieli opcję zagrać z Baronem. Jeżeli wzięliśmy Barona i przeciwnik, na przykład 2-3 osoby zginęły, no to może te 2-3 pozostałe, które pozostały przy życiu, nie są w stanie tak łatwo odpuszować tego Barona i wtedy zagranie pod jedną linię ma jakiś sens, żeby po prostu wziąć inhib i rozejść się, zrikalować i potem iść na mapę i grać kolejnymi liniami. Albo jeżeli przeciwnik ma gigantycznie słaby wave clear, a mamy super dobry siege i sposoby na obronę tego wave'a, no to możemy iść z jednym wave'em, zakładając, że chociażby jeszcze właśnie mamy Barona. Czyli ten Baron sprawia, że trochę częściej będziemy mogli jednym wave'em coś zrobić, ale co do zasady i tak to nie jest potrzebne. Jeżeli chcemy poprawnie grać makro, no to w większości przypadków będziemy wybierać dwie linie. Dlaczego nie trzy, do tego też dojdziemy, ale trzy są już popularniejsze. Także granie na jedną linię to tak naprawdę nie jest żadna konfiguracja, żaden schemat makro, tylko jest to wykorzystanie jakiegoś konkretnego momentu gry, gdzie ze względu na czynniki sytuacyjne możemy sobie na to pozwolić. Ponieważ normalnie, jeżeli idziemy jedną linią, no to po pierwsze, co się wtedy dzieje z sajdami, czemu nie wykorzystujemy zasobów z sajdów, a po drugie, łatwiej jest to odpuszować przeciwnikowi, usunąć wave'a i wtedy, no, question mark, że tak powiem, co się dzieje. Znak zapytania jeden wielki. Poszliśmy, usunął nam wave'a i tyle. No i wtedy wychodzimy na głupków.
No to może teraz jak się gra 4-1, czyli po prostu jak się gra na dwie linie. I co ciekawe, wy to ustawienie już znacie, no bo zakładamy, że tier jedynki nie stoją. I w takiej sytuacji, jeżeli jesteśmy ze strony chociażby drużyny niebieskiej, jeżeli tier jedynki nie stoją, to wy to ustawienie już prawie znacie, bo to jest po prostu puszowanie dwóch linii i zajęcie wizji w enemy dżungli. Brzmi znajomo, prawda, z poprzednich lekcji. Natomiast jest tutaj kilka różnic. Pierwsza różnica jest taka, że troszkę inaczej zajmujemy tę wizję, ponieważ w momencie, w którym graliśmy pod rzekę, graliśmy pod objective na rzece, to chcieliśmy tutaj przeczyścić, tutaj postawić pinki, tutaj priorytetyzować użycie czerwonego trinketa, a głębiej stawiać zwykłe wardy. Natomiast w momencie, w którym gramy pod tier 2, musimy się upewnić, że to tutaj nie ma wizji. To tutaj jest nasz obszar, w którym my chcemy go zająć, czyli oczyścić go z wizji przeciwnika, czyli to tutaj stawiamy pinki, dużo głębiej, jak i również to tutaj priorytetyzujemy czerwony trinket. Już rzeka nie wchodzi w grę, tylko staramy się zająć ten obszar. Nadal fajnie jest brać pod uwagę zasadę, która mówi nam o tym, że łatwiej będzie obronić pinki, które są bliżej i na przykład postawić pinka tutaj i tutaj, natomiast głębiej, na przykład tu stawić zwykłego warda. Dalej to ma więcej sensu niż ustawienie tego na odwrót, no bo wtedy my upewniamy się, że my stojąc tutaj nie jesteśmy na wizji za pomocą pinków, jak i również naszych pinków jest łatwiej nam bronić, kiedy nie są aż tak wysunięte. No jeżeli byśmy to zamienili i ten wart był pinkiem, a tutaj byłyby zwykłe, no to ani byśmy nie upewnili się tak dobrze, że tu nie jesteśmy na wizji cały czas, jak i również przeciwnik łatwiej by miał wziąć tego pinka bez użycia swojego trinketa, bez użycia swojego pinka, by sobie go zgarnął, a nam trudniej byłoby go bronić. Więc w tym wypadku troszeczkę inaczej wygląda to z wizją, ponieważ to jest ten obszar, na którym chcemy się upewnić, że nie jesteśmy na wizji, a nie rzeka. I to można łatwo wykryć, bo jeżeli gramy rzeką, no to na tej linii, na której my gramy, czyli w tym wypadku ta linia wyglądałaby mniej więcej w ten sposób, to na tej linii, na której my gramy, chcemy oczyścić wizję. Natomiast w tym momencie, kiedy gramy pod tier 2, to my gramy tak naprawdę na tej linii. To tutaj dopuszowujemy wave'y i to tutaj siege'ujemy. Także w takiej sytuacji to jest linia, z której chcemy zająć wizję, tak konkretnie oczyścić przeciwną. I wtedy oczywiście rzekę już ignorujemy, jeżeli możemy tak zapuszować głębiej i gramy tym obszarem mapy, no to rzekę oczywiście ignorujemy. No i oczywiście analogicznie, jak siege'ujemy tutaj, to ten obszar, jak tu i tu, no to ten obszar, wiadomo. Chodzi nam o głębszą wizję w dżungli przeciwnika pomiędzy liniami, które gramy, jeżeli gramy na dwie linie, bo na razie trzymamy się tego. No i teraz na czym polega to rozstawienie? Załóżmy, że na topie idzie jedna osoba. A jedna osoba to jest top laner, ktoś, kto dobrze radzi sobie na side lane. Tutaj idą carry, mid laner, za the carry. A tutaj na przykład jest support i jungler, którzy siedzą sobie w fogu, upewniając się, że nie są na wizji, zajmują i kontrolują ten obszar między dwoma liniami. No i w takiej sytuacji, jeżeli przeciwnik chciałby iść na mida w 5 osób, no to odda ten tower. Jeżeli chciałby iść w 5 osób na topa, no to odda mid tower. Jeżeli będzie chciał iść w 4 osoby na mida, a w jedną osobę na topa, to wtedy te dwie osoby, które są tu w dżungli, idą na topa i biorą ten tower. Jeżeli natomiast będzie chciał iść na przykład w 2 osoby na topa, a 3 na mida, no to w tym momencie ta osoba może odpuścić. Te dwie osoby dołączają tutaj, jest 4 na 3 na midzie z kolei. Czyli to, że tutaj zczyściliśmy wizję i że stoimy na fogowłoże, dla przeciwnika ten obszar jest ciemny, sprawia, że mamy przewagę informacji i łatwiej nam jest podejmować decyzje. I to sprawia, że nieważne jaką konfigurację przeciwnik wybierze, powinniśmy coś wziąć albo tu, albo tu. No bo jeżeli przeciwnik puści wszystko na side'a, bierzemy mida. Jeżeli wszystko na mida, bierzemy side'a. Jeżeli będzie próbował zrobić 1-4, no to w tym momencie my możemy sprawić, że tutaj będzie 3 osoby, a te dwie się cofają chociażby. Albo idą też do dżungli. Także mamy przewagę informacji przez to, że zajęliśmy tutaj wizję. Jeżeli on będzie nie chciał iść od linii, tylko będzie chciał przebić się przez dżunglę, no to musi face-checkować obszar, gdzie jest ciemno. I w tym momencie to też jest dla niego problem. Także jeżeli nie będzie chciał po prostu iść od linii, tylko będzie chciał odzyskać kontrolę nad dżunglą i rozłożyć się na mapie od strony dżungli, no to ma problem, no bo wtedy musi face-checkować obszar, gdzie jest ciemno i który jest zajęty dla nas. Także w ten sposób to funkcjonuje, jeżeli chodzi o granie na dwie linie. I to rozstawienie, w którym powiedziałem, że top idzie tędy, tutaj idzie AD carry z midlanerem, a tutaj support z junglerem, nie jest permanentnie przypisane do ról. No bo jeżeli midlaner lepiej radzi sobie na side, to może iść na side, a top laner może stać tutaj. Albo może być tak, że tylko po jednej osobie jest na side i na midzie, a trzy osoby fokują. Także tutaj to rozstawienie może się różnić w zależności od konkretnych czempionów, matchupów, stanu gry. Natomiast co do zasady gramy dwoma liniami i puszujemy dwie linie naraz. Do tego naraz zaraz przejdziemy. Puszujemy dwie linie naraz i zajmujemy wizję w dżungli przeciwnika głęboko pomiędzy tymi dwoma liniami. Przez co mamy przewagę informacji. Przeciwnik nie za bardzo może iść od dżungli. A jak idzie od linii, no to my wtedy mamy sobie wybór, jak chcemy to rozegrać. I coś z tego powinniśmy wziąć. I teraz kwestia synchronizacji wave'ów, czyli właśnie puszowania naraz. Tutaj są dwa główne ustawienia, jeżeli chodzi o granie 4-1. Mamy dwa główne sposoby synchronizacji wave'ów. Albo staramy się podprowadzać te wave'y naraz i wtedy przeciwnik jest zmuszony do decyzji, czy broni tu. Ale jeżeli jesteśmy mega silni, przeciwnik nie może nas zatrzymać, to najlepszą opcją byłoby pierwsze podprowadzić wave'a na jednej linii i wziąć ten tower, kiedy następny wave jest dopiero przyszykowany na przykład gdzieś tutaj i wtedy zrobić rotację i iść z tym wave'em wziąć następny tower. Natomiast jeżeli przeciwnik może bronić, no to w tym momencie lepszym pomysłem będzie podprowadzać dosłownie te wave'y naraz, wtedy on jest zmuszony do decyzji, co ma bronić, co chce robić. Jeżeli utrzymujemy tutaj wizję i nasi gracze są w fogu, no to będzie mu bardzo ciężko wybronić się z dwóch presji naraz. No i można by zadać pytanie, co w takiej sytuacji na trzeciej linii. No, trzecią linię się zazwyczaj olewa wtedy.
Co do zasady tak wygląda ten schemat grania na dwie linie. No to teraz zajmijmy się 1-3-1. I tutaj sprawa jest znacznie trudniejsza, dlatego że 1-3-1 jest dużo rzadziej widziane niż granie na dwie linie, dlatego że granie na trzy linie jest po prostu dużo, dużo trudniejsze, bo zauważcie, że tutaj musieliśmy zsynchronizować dwa wave'y. W przypadku grania 1-3-1, czy po prostu grania na trzy linie, musimy zsynchronizować trzy wave'y. I tutaj tych opcji synchronizacji jest jeszcze więcej. Albo podprowadzamy trzy na raz, albo dwa na raz i jeden z delayem. A jeśli tak, to które naraz, a które z delayem? Albo jeden pierwszy, a potem dwa z delayem naraz. Więc tutaj mamy różne opcje synchronizacji tego. Nie sposób wymienić wszystkie konfiguracje. Natomiast jest to dużo trudniejsze, żeby grać wave management, kiedy gramy aż na trzy linie. Kolejna sprawa. O ile mogliśmy sobie zapewnić, że tutaj chodzą ludzie i zajmują ten obszar, tak, jeżeli gramy na trzy linie, to obydwa te obszary, obydwie dżungle nie mogą być zajęte. Nie ma tylu wardów, nie ma tylu graczy, żeby zająć te obszary. Co za tym idzie, przeciwnikowi łatwiej będzie gdzieś się wślizgnąć, gdzieś coś zatrzymać, doprowadzić do jakiejś sytuacji korzystnej dla niego. Także granie na trzy linie, tak zwane 1-3-1, jest bardzo mało popularne i jest dużo trudniejsze niż granie na dwie linie, ale również nie tylko trudniejsze, ale też słabsze. Trzeba mieć dużo więcej warunków i czynników sytuacyjnych, żeby móc zagrać trzy linie. Na przykład, jeżeli zarówno na midzie trzy osoby są bardzo silne, jak i mamy dwóch bardzo mocnych sidelanerów, którzy idą side'ami, możemy sobie próbować pozwolić na 1-3-1. Czyli jeżeli wszyscy wygrywają i wszyscy mają dodatnie matchupy, no to możemy próbować napierać na trzy linie i przeciwnik wtedy ma chyba nawet trudniej odpowiedzieć na trzy linie naraz z kolei, niż odpowiedzieć na dwie linie naraz, bo mimo wszystko no, na trzy linie jeszcze bardziej się pogubi. Natomiast to jest nadal trudniejsze do wykonania, ale poprawnie wykonane, jeżeli mamy dwie mocne postacie na sajdzie, które wygrywają swoje bezpośrednie matchupy na sajdzie, jak i również mocne trio na midzie, no to możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście, jeżeli mamy gigatempo, to możemy robić co chcemy, czyli idziemy i bierzemy sobie wszystko naraz. Wiadomo, gigatempo daje nam możliwość robienia co chcemy. Także nie mówimy o sytuacji, gdzie mamy gigatempo, ale też nie mówimy o sytuacji, że na przykład wygraliśmy walkę i przeciwnik nie żyje, no to sobie bierzemy trzy linie, jeżeli akurat tak się ustawiliśmy, jeżeli to jest możliwe. Więc mówiąc o takim zwykłej próbie zrobienia schematu makro, 1-3-1 jest dużo rzadsze, dużo trudniejsze do wykonania, dużo bardziej ryzykowne. Także takie rozciągnięcie mapy daje przeciwnikowi więcej opcji na odpowiedź. Mamy słabszą wizję, łatwiejszą do obejścia. Także ja osobiście 1-3-1, jeżeli to nie jest konieczne, odradzam. Są sytuacje, w których można to zrobić, tak jak mówię. Jeżeli są odpowiednie czynniki sytuacyjne, to 1-3-1 może być lepszym pomysłem, może być lepsze od 4-1. Natomiast to się dzieje rzadko i najczęściej jest to gorszy pomysł, bardziej ryzykowny, trudniejszy do wykonania i często nawet wręcz niepotrzebny. Także tutaj jest to trochę miecz obusieczny z tym 1-3-1. No tutaj warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli mamy barona, to się nic nie zmienia. Tak jak powiedziałem w przypadku lekcji odnośnie użycia barona, tu się nic nie zmienia. I to jest komfortowe, że jeżeli wzięliśmy barona, to te konfiguracje wyglądają tak samo. Czyli tak samo gramy to 4-1, czy gramy na dwie linie, jakkolwiek to nazwiemy, jak i tak samo gramy na trzy linie, czy gramy 1-3-1, znowu jakkolwiek to nazwiemy. Więc jeżeli mamy barona, to te schematy wyglądają dokładnie tak samo. Jedyne co, to są prostsze do wykonania, bo z baronem no wszystko jest prostsze do wykonania, bo lepiej puszujemy, trudniej przeciwnikowi odpuszować. Także z baronem jest to samo, tylko łatwiej. No i oczywiście baron otwiera nam to, że troszeczkę częściej możemy spróbować złamać tę regułę i zagrać tylko jednym wave'em, albo ewentualnie właśnie baron sprawia, że troszeczkę częściej z baronem możemy zagrać na trzy wave'y, no bo to już jest bardzo duża presja, jeżeli trzy wave'y na trzech liniach są boostowane baron buffem z punktu widzenia przeciwnika, to jest duża presja dla niego. Także tutaj, jeżeli chodzi o zmienną w postaci barona, no to niewiele się zmienia tak naprawdę. Gramy dokładnie tak samo. I ostatnia mała sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ to też jest powtarzalne. W przypadku siege'owania mid-top od strony blue side'u lub też siege'owania mid-bot od strony red side'u, mamy jedno ważne miejsce, na które trzeba zwrócić uwagę. I to jest ten krzaczek przy kurakach. W przypadku blue buffowej dżungli, że tak powiem, to nie występuje z jednej czy drugiej strony. Więc mówimy o tym krzaczku przy kurakach. On jest bardzo ważny, ponieważ kontrola nad nim, czyli zajęcie tutaj wizji i utrzymywanie jej i również upewnienie się, że przeciwnik nie ma tam swojej wizji, czyli na tym polega właśnie kontrola obszaru, że my mamy tam swoją wizję, a przeciwnik tam swojej wizji nie ma i upewniamy się, że tak jest, to ten krzak kontrolowany daje nam bardzo dużo w przypadku siege'owania tier dwójek na midzie bocie w przypadku red side'u i na midzie topie w przypadku blue side'u. Dlaczego tak jest? Weźmy sobie teraz przykład z red side'u. W momencie, w którym my kontrolujemy ten krzak i idziemy dwoma liniami, to w tym momencie mamy otwartą rotację w taki sposób. I ta droga jest bardzo szybka, natomiast gdyby przeciwnik kontrolował ten krzak i my byśmy mieli problem z face-checkować go od strony mida, no to musimy po podprowadzeniu wave'u iść tak, naokoło. Ta droga jest dłuższa i mniej wygodna. Ciężej jest grać na dwie linie z dwoma wave'ami, jeżeli musimy przyjąć taki puffing. Także ten krzaczek otwiera nam takiego move'a. I analogicznie w drugą stronę takiego move'a, co jest bardzo komfortowe i bardzo ważne w kontekście siege'owania towerów tier 2. Jeżeli natomiast jesteśmy ze strony drużyny przegrywającej, która broni się i broni tych tier dwójek, to dobrym pomysłem jest zacząć odzyskiwanie kontroli nad dżunglą od tego krzaczka. Ponieważ jeżeli tutaj zajmiemy wizję, my mamy tutaj swojego pinka, wiemy, że przeciwnik tutaj wizji nie ma, no to wtedy on znowu musi przyjmować wolny puffing, jeżeli chce rotować między liniami, jak i również, jeżeli chciałby znowu zająć ten krzaczek, no to zobaczcie, w jaki sposób on musi iść. Przeciwnik pushnął wave'a i idzie tak.
My widzimy go w tej pozycji tutaj dużo wcześniej niż on nas w tym krzaczku. Jak i również on wchodząc tutaj w ciasnej przestrzeni na swej szczekuje. W takiej sytuacji Kerry, którzy najczęściej odpuszowują mida, mają tutaj bardzo fajną pozycję do walki, bo tutaj przeciwnik jest ściśnięty, wszelkie AOE na niego dobrze działa i tak dalej. Jak i również nasi Kerry pozycjonują się bliżej tutaj tej tier 2, w związku z czym mają strefę bezpieczeństwa od niej i też ciężko jest ich dostać. Także ta pozycja jest dość dobra do walki ze strony drużyny przegrywającej. Jeżeli jesteśmy drużyną przegrywającą, to powinniśmy próbować odzyskać kontrolę nad tym obszarem od tego krzaczka małego, bo wtedy znowu przeciwnik albo bierze wolne puffingi, albo chcąc znowu odzyskać ten krzak, fejszczekuje nas w taki sposób. Czyli za każdym razem go widzimy, bo jeżeli by poszedł tak od mida, no to to wygląda bardzo słabo. No jest tutaj ściśnięty między naszym towerem a naszą strefą kontroli. Także od tego krzaczka jest dość dobrze odzyskiwać kontrolę, jak i również on jest bardzo ważny w przypadku siege'owania tier 2 od strony drużyny wygrywającej. Także warto mieć ten krzaczek mały na uwagę, on jest bardzo niepozorny, ale to on otwiera nam szybsze przemieszczanie się między liniami, jak i również jeżeli nie chcemy do tego dopuścić i chcemy go znowu kontrolować, no to czy od tej strony, czy od tej strony, czy też od tej ewentualnie, no bardzo ciężko nam będzie tutaj walczyć i odzyskać go. Kery przeciwnika mają wtedy strefę bezpieczeństwa od towera, jak i również jesteśmy tutaj ściśnięci, jak i również od każdej strony jesteśmy widziani dużo szybciej niż my widzimy przeciwnika, także ciężko się ze strony drużyny, która straci ten krzak, a chce siege'ować tier 2, odzyskuje ten obszar, ten malutki krzaczek w zasadzie. I to tyle w tej lekcji, aczkolwiek podsumujmy sobie, dlatego że jest ona bardzo długa. Tak więc, siege'owanie tier 2 na jedną linię jest bardzo rzadkie i raczej nie jest żadnym schematem. Siege'owanie na dwie linie odbywa się w taki sposób, że puszujemy je albo naraz dosłownie, synchronizując wave'y naraz, albo także podchodzi jeden, potem drugi, zajmując jednocześnie wizję w tym obszarze tak, żeby przeciwnik miał tu ciemno, więc tu jest trochę różnica, jeżeli chodzi o wizję względem zajmowania tych obiektywów, które były na rzece. Jeżeli chodzi o granie na trzy linie, to tutaj jest już dużo trudniej. Tych opcji synchronizacji wave'ów w różnych konfiguracjach jest całkiem sporo, jak i również nie możemy kontrolować naraz tych dwóch obszarów. Nie ma tylu graczy, nie ma tylu wardów, żeby to robić, więc jest to dużo bardziej ryzykowne, dużo trudniejsze do wykonania, dużo rzadsze, kiedy możemy to zrobić, aczkolwiek czasami jest to dobry play i trzeba o tym też myśleć. Z Baronem te ustawienia wyglądają tak samo jak bez niego, tylko są prostsze. Ewentualnie troszkę częściej możemy grać zarówno jedną linią, jak i trzema, więc Baron otwiera nam czasami troszkę inne zagrania, jak i również wspomnieliśmy sobie o tym, jak bardzo ważny może być ten krzak tutaj przy kurakach w przypadku siege'owania dwóch tier 2. Dobrze, no i to tyle w tej dość długiej lekcji, aczkolwiek udało się ująć praktycznie wszystko odnośnie siege'owania towerów z takich najbardziej fundamentalnych informacji. No i tyle, zapraszam do następnej lekcji.